Szósty czerwca, środa. Mieszkam już na Zielnej. Na przeprowadzenie się musiałem znowu pożyczyć od Wacka rubla. Winien mu już jestem sumy bajońskie, a to niebezpieczna rzecz w przyjaźni. Nowe mieszkanie, graty nieustawione jeszcze, ale to nic. Pierwsza rzecz zawsze i wszędzie. Unikanie kwestii życiowych. Karmienie się marzeniem. Odczuwanie, odczuwanie i wieczne odczuwanie. Jutro mam jechać o godzinie ósmej wieczorem. Manipulacje pieniężne już mnie podrażniły diabelnie. Ja i załatwienie porządne jakiegoś interesu. Jadę, jeśli mnie notabene nie wezmą do kozy, gdyż rewirowy z chmielnej dopytywał się o mnie. Ale co zawiniłem? Ja. Tam nieskończenie wysoko nad wielką grupą drzew roztacza się niebieskie ostatnie wspomnienie zapadłego w przepaście słońca. Niegdyś pod wielkim sklepieniem drzew, późną noc majową, doznawałem tej samej wściekłości, jaka mię teraz targa. Oto nie można opisać tego, co widzą oczy. Co za rozpacz! Najwyższe piękno, nawet odczute, musi pozostać w tobie. Stopniowo gaśnie i boleśnie się przypominając urąga opisowi tym bladym Kulawym, głupim słowom, pełzającym jak dym ofiary Kaina. A dym Abla płynie do Boga, roztapia się aż w chmurach i jest Jechowie miłym. A ty to wiesz, a ty to czujesz i straszna męka rozsadza ci piersi. Zabiłbyś Abla. 7 czerwca, czwartek. O czym myślę, zabierając się do wyjazdu? Oto o tym, że jutro rano mijać będę moją okolicę. Robię sobie nadzieje wielkie. Smutno. Myśli, jak krople deszczu w wilgotny poranek marcowy, kapią leniwo, jedna za drugą. A czas od czasu podnosi się burzliwy dreszcz. Co on znaczy? Znaczy bardzo wiele i daj Boże, abym nie potrzebował tłumaczyć uczuć, jakie będą rezultatem tego sylogizmu. 9 czerwca, sobota, Kielce. Rezultat sylogizmu. Onegdaj mogłem mówić o sylogizmach, dziś pogrążony jestem we śnie. Snem jest wszystko, co mnie otacza, snem są uczucia moje, marą są, nie wiem nawet czy mającą jakikolwiek związek ze mną i moją istotą wewnętrzną, taką jaka stanowi mnie w Warszawie. Porzućmy głupotę rozumowań. Piszmy, przyjmując za fakt już dokonany to, że szaleję za Heleną. Ciekawy byłem siebie, a zaspokoiłem tę ciekawość tak zwykle, że mógłbym już o tym nie pisać. Jest to jeden z przykładów choroby woli. Noc w wagonie zeszła mi bardzo przyjemnie. W Radomiu dogonił mnie wschód słońca. Gdyby można mieć wtedy w ręku ołówek i pisać, walczyłoby się z niemocą słowa. Jak dziś powtórzyć pierwsze pojawienie się równolegle niemal z powierzchnią Ziemi idących pierwszych promieni wychodzącego na świat słońca? Pani Helena. Czytając te słowa dziwiłaby się sentymentalizmowi i dzieciństwu lecz ona nie doświadcza tej złości i bezsilnej męczarni ludzi dla których nic nie ma na ziemi prócz piękna Na białą rosę łąki zakradają się jasne światełka cienie chowają się za źdźbła trawy za krzaczki jałowcu gdzie zmokłe trawy gną się ku ziemi pod ciężarem czarnych kropel. Potem cienie pełzają rowami za kępami chwastów, za grupami małych olszyn i wielkich paproci, ku lasom pełnym mokrej, wilgotnej, nieprzejrzanej ciemności. Jakieżby to było szczęście czekać w takim zaspanym lesie na pojawienie się bogów światła? Jak muszą przecudnie pachnieć ubielone rosą kłosy łanużyta? Zdaje mi się, że tam mieszka zdrowie, jakie ze mnie ucieka. Dwa dni, a jaka długa historia. Czy rozmawiamy z panią Heleną? Nie. Sprzeczamy się, jak mogą wnosić z naszych rozmów otaczający. Czy opowiadasz jej swe życie, a ona słucha cię z ciekawym smutkiem, z oczyma pełnymi współczucia? Nie. W całym moim mózgu, w całym moim sercu nie znajduję innej myśli nad pytanie: Czemu mnie nie kochasz? Ach, mogę być zadowolony ze siebie. Dusza moja nie umarła jeszcze. Oto co się działo. Gdy wszedłem do kuchni, ktoś wszedł do pokoju i doniósł pani Helenie, że pan Stefan przyjechał. Jaki pan Stefan? Usłyszałem zapytanie wypadłe z ust Heleny. Jak mnie to zabolało. Nie zdawałem sobie sprawy z powiewu gniewu, jaki przeszedł się po mnie i usiadł posępny na sercu, gdy ucałowałem rączkę pani Heleny na przywitanie. W godzinę później już czułem, że muszę z nią mówić. Za chwilę opanowała mnie namiętność wpatrzenia się w jej oczy, a potem zahuczał wicher w mej duszy. Słuchajcie, wichru. Gdy wam w grudniową noc skacze do okien, pazurami czepia się szyb, wije się w spazmach, jęczy jak zraniony tygrys, a czasami chodzi na palcach, cicho szepcąc, smutno mrucząc, niby pacierze za dawno umarłych. To moja miłość. Dusza cała wydana jest na pastwę bezbrzeżnych uniesień. Jak myśl Szekspira rzuca się od rozpalonej jak żelazo do białości, wściekłej rozpaczy do smutku, mającego w sobie morze łez. Oto naraz zjawia się dzień w tej ciemności, śmiech radości, dzieciństwa niedodarowania, aż do hymnu wesela wznosząca się pełnia uczuć młodzieńczych, tyle zacnych, tyle czystych, a wszystko jak huraga pędzi. Piękną jest pani Helena. Gdy dziś siedziała bokiem, zwrócona do mnie, mogłem podziwiać te rysy całej postaci. Jakie do szaleństwa mogłyby doprowadzić Rubensa. Co jest w tej twarzy? To coś, co cię jak woń perfum uderza, gdy patrzysz na głowy kobiece grojca. To nieskończona, niemal artystyczna piękność. Te oczy nie mają nazwy. Ich nie można narysować. Ach, ich nie można nawet muzyką opisać, je trzeba widzieć, gdy są cicho myślące. Chciałoby się podnieść te powieki delikatne, zajrzeć aż w głąb oczu i nakazać im myślcie o mnie. Twarz taką lubili malować wielcy poeci przeszłości, Tycyan i Rubens. Jak ja ich pojmuję? Tyle kobiet pięknych widziałem, cóż jest w tej twarzy, że patrząc w nią nieraz doznaje uczuć człowieka zamagnetyzowanego. W twarzy tej jest najwyższa piękność kobieca, jest bowiem coś więcej niż muzyka, niż prawidłowość. Cóż w niej jest? Spytajcie mojego serca. Oto jest w niej Zdolność przywoływania miłości, a cała jej postać, w której jest całe piekło harmonii, jak w muzyce Wagnera, ogarnia cię straszna namiętność. To już nie pragnienie fizyczne, to marzenie bez brzegu, obsiadające cały mózg. Nic nie wiem prócz pragnienia, bądź moją. Gdybym mógł wywołać w sobie choć jedną milionową część takiego uczucia, nawet wtedy, gdy całowałem usta mani, gdybym znalazł kobietę, co by była zdolną poruszyć namiętną wyobraźnię. Nigdy i nigdzie, a tu potęga wyższa nad wszystko. Gdyby zażądała życia za jeden uścisk, oddałbym je bez namysłu, bez żalu. Jaki byłbym szczęśliwy. Śmiałbym się z całego świata. Oto ta najcudniejsza była moją. Tak się już nażyłem długo, tyle wycierpiałem, umrzeć z myślą, że umieram na ubustwianym sercu. Wieczorem wychodzimy pod rękę przez ogród, pod karczówkę. Czasami nic nie mówię, idę tylko i doznaję niezmiernej satysfakcji, myśląc o śmierci u nóg Heleny. Cóż mnie obchodzi, że ona mnie nie kocha? Wszak ja kocham ją bardziej niż pragnienie sławy. 9 czerwca, sobota, 1888 rok, Kielce. Czasami spod czarnej sukni wysuwa się brzeżek bucika. Wtedy myśli chodzą po elipsach marzeń. Czasem na sekundę przytulę ją do piersi. Wtedy jestem szczęśliwy. Czasem ona ościśnie mi rękę lub pocałuje, wtedy dusza zamiera. I oto szczęście całego mojego życia. Jutro jadę stąd. Nic nikt i nigdzie nie oczekuje na mnie, prócz jednego niedostatku. Czemuż Hela nie chce mi oddać całej siebie na ten jeden dzień? Czemu? Nie wiem zresztą, nie do szczęścia się urodziłem. Łzy nawet nie chcą płynąć. Dziesiąty czerwca, niedziela. Przekleństwo wszystkim smutkom powstałym z miłości. Nic gorszego nad połączenie się dwóch katastrof miłości i głodu. Należą one do jednej rodziny. Obie dwie wyniszczają moralne zasoby człowieka nigdy nienasycone, nienaturalne, niezgodne z żadną logiką, pożerają energię. Zdaje mi się, że od chwili, gdy się tu znalazłem, energia zdmuchniętą została. Gińmy szybko. Dziecinny jestem, że o tym wszystkim piszę, bo napisać wszystkiego niepodobna. Niepodobna też dłużej myśleć. Trzeba uciekać od tej, którą tyle kocham. Smutne jest wszystko w życiu, ale najgorzej jest wtedy, gdy nie można i nie warto marzyć o szczęściu. U Gunoda są czasami alegra, w których przegląda taki stan duszy. Jest szczęście na Ziemi, jest radość, lecz nam nigdy nie dano jej oglądać. Stąd ta nieskończoność smutku bez łez, bez wyobraźni. A przecież, jakżebym pragnął, aby te uczucia nerwowe zjawiły się niedługo, gdy będę umierał. Ale wtedy nic do mnie nie przyjdzie, nic prócz jakiejś brutalnej choroby. Na jakimś pustym poddaszu umrę, zapomniany od tych, których tyle kochałem. Wtedy nikt nie przypomni sobie o mnie i, co dziwniejsza, nikt mnie nie będzie żałował – oprócz Wacława. Tak pragnąłem, aby uczucia dzisiejsze nawiedziły mnie, gdy będę umierał. Zdawało mi się, że żyłem szczęśliwie. 11 czerwca, poniedziałek. Nie ma nic przyjemniejszego nad rozmaite gatunki starych ciotek. Mających ten wspólny im przymiot, że są obecne ciągle, wszędzie, zawsze baczne, zawsze czynne, niespracowanie bystre w obserwowaniu. Kocham te istoty i dlatego nie życzę im, aby je nabito w armatę i wystrzelono w kierunku Niemiec, lecz sam z ochotą kazałbym je gilotynować, z pozostawieniem zresztą każdej młodego księdza, który by im uprzytomnił przyjemność świata tego i rozkosze niebieskie jednocześnie w ostatniej godzinie. Dobrze, że oddaję się zupełnie nieświadomie nieustannym podmuchom goryczy, gdyż z tych ciężkich kamieni zbuduje fundament mojej sławy. Wówczas nawet pani Helena żałować będzie, że mnie z tak lekkim sercem podporządkowywała rozmaitym panom naczelnikom, to takim, to innym. W nocy posępnej myśli nawija się ten tylko sonet wielkiego poety. Odpychasz mnie, Czym serce Twoje już postradał? Lecz jam go nigdy nie miał, czyli broni cnota? Lecz Ty pieścisz innego, czy że nie dam złota? Lecz jam go w przód nie dał, a Ciebie posiadał. Gdy idziemy pod rękę pod wielkim sklepieniem drzew w ogrodzie, Gdy opiera się na moim ramieniu jej główka cudowna, gdy usta szepcą najczarowniejsze słowa, któż by sądził, że dzieli nas tak ogromna bryła lodu? Kto by sądził, że los wybrał z jej serca wszystkie uczucia dawne, nie zostawiając tyle nawet pozornych, by miała otumanić? Spotkać fatalnym zbiegiem wypadków kobietę, za którą się szaleje, której niepodobna zapomnieć, ożywić w sobie uczucia wszystkie, oddać się na pastwę wspomnień, Wyciągnąć ręce po upragnione szczęście, po swoje, otrzymane od niej w podarunku szczęście, widzieć ją tyle razy marzoną, tu na sercu, z uśmiechniętymi ustami i odchodzić wzgardzonym, z fatalnym wyrokiem minęło. Minęło szczęście Twoje. Bolą Cię oczy. Gdy patrzysz na dalsze życie, zawsze puste, samotne, podłe, ona nie daje ci na nie nawet błogosławieństwa litości. Zapomniała. Zapomniała o tym, co ty pamiętasz nie już sercem, nie mózgiem, ale oddechem, ale krążeniem krwi, ale odruchem myśli. Kiedyż zapomnę, ja. Nigdy. Ani u wrót śmierci, ani u wrót obłędu. Zapomnienie. O, bądź przeklęte, tym morze bezdenne, gdzie utonęły pieszczoty mojej heli, śmiech jej srebrny i łzy czystej miłości. Serce zżyma się boleśnie, mózg myśleć nie chce. Już nie wychodzić z tego błędnego koła. Po cóż walczyć? Czyż na końcu tej walki tyle strasznej czeka mnie jeden uśmiech, jedno uściśnienie ręki mojej heli? Nie, nie czeka nic. Szczęście inni z niej wypiją. Jej sercem się wykarmią, jej pięknością się nasycą, jej uśmiechami, opowiadaniami tajemnic jej duszy, pieszczotami jej, dobrocią. Ach, i miłością. Wszystkim zbogacą się inni, inni, inni. Dla ciebie ma ona surowe słowa wzgardy, milczenie, niezrozumienia cię, obojętność i zapomnienie o tym, że tyle lat ją kochasz, że rozumiała cię, że cię kochała. Zapomniała już, że cię kochała. Czemu los przygotował mi w życiu samą tylko samotność i samą niedolę? Czemu? Czemu i czemu wieczne? Nie nieszczęście, lecz szczęście jest anomalią, potwornością. Urodziłeś się po to, aby walczyć, cierpieć i w cierpieniu umrzeć. To takie proste. Pamiętaj te słowa, gdy gory czwalami uderza na serce, pamiętaj je, gdy wszyscy cię opuszczą, pamiętaj, gdy pogardzi tobą kobieta, którą zbogaciłeś całą duszą młodzieńczą, pamiętaj i wtedy, gdy, zapomniany przez nią, błogosławić będziesz wspomnienia obojgu wspólne. 12 czerwca, wtorek. Pomimo wszelkich zaprzeczeń, najgłębiej myślący filozof naszego wieku, Schopenhauer, Kochał się w jakiejś niemce, która trzymała go pod pantoflem, która była głupią nieskończenie i która nie warta była zamiatać pokoju wielkiego filozofa. Fakt to dość wymowny. Człowiek ten przez całe życie przeklinał tę miłość, a jednak poddawał jej się przez całe życie. Myślę o Schopenhauerze, bo nikt może spokojniej nie przypatrywał się życiu nad niego. Nikt więcej, realniej i prawdziwiej, nie cierpiał. Goethe poddawał się męką miłości umyślnie, gdyż uczyły go, jak stwarzać arcydzieła. Schopenhauer poddawał im się z nienawiścią. Gdyby rozkosz płciowa nie istniała, czyżby każdy nie miał dosyć litości nad przyszłymi pokoleniami, aby uchronić je od nieszczęścia narodzin? Biedni my ludzie. Od mędrców do prostaków jak ja, nie zdających sobie sprawy z tego, co czują i popełniają, wszyscy poddani nieszczęściu miłości. Samo ono w sobie stanowi cykl połączonych ze sobą goryczy, a cóż mówić o reszcie, o tych przepaściach, gdzie chodzi się dzień i noc szukając zawsze zadowolenia, zadowolenia. Nie ma go nigdzie, nawet. U bram raju. Trzeba czuć pogardę do życia i wszystkiego, co je stanowi, gdyż nic innego czuć nie warto. 12 czerwca, wtorek 1888 rok, w nocy. Przed chwilą tu przyszedłem. Chodziłem daleko w pole. Co myślę? Co robię? Szaleje. Rzuciłem się w to morze na łeb na szyję. Pamiętam chłodny wiatr, jaki mnie całował w gorące czoło. Pamiętam zroszone kłosy żyta, jakie miał mu muskały po rękach. Zdawało mi się, że to hela całuje mnie w czoło, że to hela pieści moje ręce. Złudzenie, moja hela w zawiei przepadła. Z dalekiego wzgórza widać było jej okno. Światło w nim chwiało się w różne strony. To mnie pulsowała krew w skroniach. Usta spieczone gorączką, szepcą jakieś wyrazy. Głowa cała płonie, nogi się chwieją. Co mnie jest? Jestem bardzo niewymownie chory. Staram się zapomnieć, co się ze mną stało. Chcę zadusić rękami myśli o niej i nie mogę. Widzę ją, słyszę ją, dotykam jej rąk. Całuję jej usta ciągle, pomimo, że jest nieobecną. Wokoło mnie toczy się wesoła rozmowa, ja sam staram się śmiać. Głupota, nie nawołam jej. Nie chcę nawet tego. Chcę nie być dzieckiem, a pomimo to burzę się jak para i chyba oszaleję. Gdzie jesteś, ukochana? Nie poznaję cię, nie rozumiem, czyż to ty odpychasz mnie ze wzgardą? Czy ty nie chcesz dla mnie poświęcić cierpienia? Wiesz, ile wycierpiałem dla ciebie. Czyż mogę odchodzić tak bez serca twego, pozbawiony bogactw moich? Miłość moja jest czysta. Nic w niej nie ma podłego. Jak czystymi są mity greckie. Gardzisz nią. Uczucie zemsty jest tak słodkie, jak uczucie miłości. Niech nikt nie chce poruszać mnie aż do głębi. Wtedy otwiera we mnie oczy zwierzę nieznane mi dotąd. Gdy chodziłem w pole, diabli szeptali mi pokusy łudzące. Co najdziwniejsze, to pokusy te nie trwały chwilę, lecz trwają długo, ciągle, uparcie, zemści się. Podłość? Podłością jest dokuczać mnie, zaczepiać piekło rozpaczy. Nie mam nic do stracenia, nic, czego bym żałował. Wstępuje we mnie odwaga, przed którą zamykam powieki. 13 czerwca, środa. Pomysł do noweli. Zobaczył ją po raz ostatni w życiu, wtedy gdy góry niedoli zwaliły mu się na ramiona, wtedy gdy odbiegała chęć do dalszej pracy, do dalszego zdobywania życia. Dla błahego uporu odmówiła mu pocałunku. Namyśliła się być cnotliwą. Łudziła go jednak z ochotą, bawiła się nim z przyjemnością. Wtedy poznał, że go zawiodła na zawsze. I dziwnym biegiem wypadków cios ten był ostatnią kroplą, jaka przepełniła kielich czy jego życia. Wtedy w samotną noc, gdy przy otwartym oknie słuchał szelestu liści małych drzewek wiśniowych, przyszła do niego idea zemsty. Nie idea, lecz Potrzeba upodlenia się, chęć zabicia wrodzonej mu szlachetności, marzenie zniszczenia wszelkiej nadziei szczęścia swego, jej wszystkich. Zginąć samemu i zamordować wszystko. Zrobił rzecz prostą. Napisał do męża swojej ubóstwianej, powiedział mu wszystko, zaznaczył wszelkie szczegóły, list zapieczętował, sam odniósł na pocztę i bez wahania rzucił w skrzynkę. Przyznał się do wszystkiego, zdradził swą miłość. Swą tajemnicę, swoją ojczyznę, swój skarb. Ciekawy tok myśli. Mąż nie wziął go za wariata, owszem, w dzisiejszych podle kupieckich czasach powziął myśl rycerską. Postanowił strzelić w łeb kochankowi swej żony. Poprosił go o schadzkę, spotkali się. Wtedy kochanek podniósł jako wyzwany rewolwer pierwszy i zabił męża swej ubóstwianej. Zjawił się potem w zarządzie policyjnym i opowiedział o wypadku. Reszta już nieciekawa. Pomysł dobry, gdy wypełni się go całkowicie. Kochanek będzie znamiennym bohaterem, typem pewnego gatunku ludzi, jaki nie umiera nigdy. Czy będzie prawdziwy? <laughs> tak, rozumiem wszystko, co czuł, co myślał. Rozumiem, bo wiem tę straszliwą nad ludzką, gwałtowną złość uderzonych w twarz, pogardą i wstrętem. Wtedy człowiek pali się ze wstydu. Zdaje mu się, że go szarpią ludzkie języki, że wszyscy wiedzą o jego hańbie. Zjawia się wtedy na ratunek zemsta. Zniszczyć wszystko. Michelangelo, rozbijając posąg, jaki zawiódł jego natchnienie, musiał czuć to samo, gdy mówił – gin. Ja teraz próżnować będę, zabić wszystko, niechaj przepada. Doświadczyłem i ja raz tego uczucia, gdy po trzydniowym głodzie wracałem bezsilny do domu i ze spokojem szeptałem: Niech wszystko pioruny spalą. To niebezpieczna chwila. Na tej granicy kończy się uczciwość i rozpoczyna podłość. Nie można drażnić człowieka, gdyż wówczas staje się podrażnioną panterą i rzuca się choćby na samego siebie. To nie chore nerwy, to rezygnacja boleści nadmiernej. Tacy ludzie idą albo na męczeństwo, albo na szubienicę. Najgorzej zaś, gdy podobne myśli urodzą się w naturze spokojnej i uczciwej. Wtedy biją w niej czarne skrzydła wielkich ptaków, wtedy słyszą oni ponury świst ich skrzydeł wielkich i. Nie mogą dosłyszeć głosów dochodzących z ziemi z prośbą o wspomnienie. Gincie, marzenia duszy mojej. Giń szczęście moje. Ja teraz próżnować będę. Doznaję drugi raz w życiu decydowania się. Minuta męczarni. Jeśli to wykonam, przejdę na drugą stronę mojego życia. Jeśli nie wykonam, będę sobą, ale o całe piekło słabszym. 14 czerwca, czwartek. Te olbrzymie cierpienia i radości nieskończone, wszystko razem wzięte jest niczym. Jedna niezawodna, jedynie realna jest śmierć. Czego ja doświadczałem wczoraj, czego doświadczam dziś. Koła toczą się po mojej głowie. Ziemia zdaje się wstrzymywać w biegu, to znów usta składają się do śmiechu bez miary i końca. Radość wypełnia duszę. Chciałoby się wszystkich ogarnąć w ramiona z szeptem jakże szczęśliwy. Czy szydzi ze mnie? To niedobrze, gdyż za daleko zaszedłem w odwadze. Ach, jeśli szydzi ze mnie! Chcę być uczciwym. Przysiągłem sobie o to tak. Chcę być uczciwym. Co będzie, jeśli mi ona to wydrze? Diabli mnie kuszą. <taki> Takie oto uczucia składają się na moją miłość. Ale wołam cię w dniu dzisiejszy. Otocz mnie sobą jeszcze we śnie. Oto na tym sercu ułożyłem głowę. Patrz w jej oczy. Słuchaj, co mówi, puść wszystkie myśli i uczucia na wolność. Nie krępuj ich podejrzliwością, a potem pomyśl, że to wszystko złudzenie. Ani cię kochała, ani kocha. Nudzisz ją, czasami ją zajmujesz, gdy jesteś obok niej w pewnych minutach, czasami. Boże mój, wyjm z serca mojego tę miłość. Dziś szliśmy około zamku. Miała czarny kapelusz i pąsowy szal. Zresztą, o czym ja mówię? Chcę pisać o dzisiejszym wieczorze, o piekle radości i burz wściekłej rozpaczy. Nie mogę pisać. Spać, spać i nie budzić się więcej. A, co ma się stać, niech się stanie. Nie darmo ta myśl urodziła się w głowie, nie darmo tu przyjechałem i nie darmo pani Helena drwi ze mnie. 19 czerwca wtorek. Co tu robię dotąd, czego tu siedzę? Dlaczego nie wracam do Warszawy? Pytania te czasami przesuwają się koło mych uszu jak świst bata. Unikam też ich ile możności. Tutaj nic nie robię. Nie myślę nawet o tym, co zamierzam, nie wychodzę na miasto. Nocuję w gabinecie pana rzet, do którego to gabinetu zjawiam się późno w nocy, powracając Pijany od pocałunków z ramion Heli. Zamykam drzwi, rozbieram się szybko, gaszę światło, rzucam na posłanie i o niczym nie myśląc zasypiam, jak kamień. Rano przez zamkniętą okiennicę i zasuniętą storem wsuwa się jakiś mizerny, niezrozumiały odblask dnia. Wstaję, ubieram się, piję herbatę i idę znowu do Heli. Niezliczone pocałunki spajają usta, wyuzdane ręce pieszczą się bezmiernie ciągle, namiętnie, stale. Czasami zmuszony jestem zapomnieć, że jestem sobą. Wydaje mi się, jakoby ja i Hela to jedno nierozerwalne, całe das ich. Co za ułuda! Zaledwie się odezwie wszystko pierzcha. Przepaść rozdziela nas. Nad nią spajają się nasze ramiona, i kojarzą usta. Popadłem w stan uśpienia. Żadne nieszczęście nie obeszłoby mnie, żadna niedola nie złamała. Jest to stan analogiczny ze stanem, jaki wywołuje zagłodzenie się i nędza fizyczna. Pospolicie mówi się o tym młodzieniec z baranią. Wczoraj spotkałem się z gimnazjalnym kolegą, studentem matematyki z Kijowa. Zmuszał mnie do opowieści o naszych działaniach w kole warszawskim, o którym coś słyszał. Jak mi strasznie ciężko było przypomnieć sobie te rzeczy, te walki. Pielgrzymie nasz, ach, co się z tobą stało? Codziennie o godzinie ósmej idziemy na spacer do ogrodu. Ciemne sylwetki przesuwają się koło nas, nosy oficerów starają się przewąchać, co się dzieje pod naszym parasolem, gdy osłonięci nim od deszczu szybko idziemy tuląc się do siebie, dziewice kieleckie starają się sobie przypomnieć mnie na próżno, księża, stare mężatki oglądają się za helą. Jak to przyjemnie hełpić się ukochaną. Ściemnia się w cienistej alei, nie odróżnisz już twarzy, wtedy głowy nasze pochylają się do pocałunku. Czasami tuż wlecze się jakaś tajemnicza postać. Osłaniamy się parasolem bardziej jeszcze i całujemy jeszcze serdeczniej. Trawy pachną, duże krople deszczu przedzierają się przez sklepienie kasztanów, lubo tak wesoło, świeżo dokoła i w duszy. W pogodę idziemy za ogród, w stronę karczówki, aż do plantu kolejowego. Tam żywopłoty akacji stoją po bokach i otwierają się prześliczne panoramy na okoliczne lasy i góry. Kępy drzew i sine tło niebieskich lasów, dalekie wsie, wzgórza, owiewa niebieski zmrok. Wychylają się z załamów gór ruiny zamku w chęcinach. Urocza, wspaniała ziemia. 20 czerwca, środa. Onegdaj byliśmy rzecz prosta w ogrodzie. Deszcz był duży. Na piasku uliczek uformowały się maleńkie zagłębienia od upadających co chwila kropel. Ulice ogrodu puste są zupełnie. Słychać też każdą kroplę, jaka upada w gęstwinę liści, ślizga się po splotach grubych gałęzi i ciężko z jękiem rozbija się na piasku. Ogromne korony drzew chwieją się w różne strony. Ołowane chmury ciągną stadem, wicher popędza je biczem, którego przejmujący świst miesza się z jękiem kasztanów i wiązów, którym sen burza przerywa. Deszcz tnie w liście, dziurawi je i wichrzy, szeleści na kiściach tymoteiki i traw rozlicznych. Przy końcu ogrodu jest okrągła weranda, gdzie ukryć się można przed deszczem. Ciemność ją zalega. Coraz grubsza. Tam hela wbiegła szybko, szkoda bowiem było jej ładnego okrycia o kolorze miedzi. Pamiętasz kolego Eneida? Lubisz przypominać sobie ten wiersz. Spelunkam deveniunt. Deszcz ustaje, nacicha jego szelest. Wracamy. Serce bije rozszalałe. Jego uderzenia stukają, znajdując echo aż w skroniach. Bije jak szarpana swawolną ręką, a za mocno naciągnięta struna. O helu! W ogóle wolę brunatne pończoszki od białych. Dlatego może, że nóżki w brunatnych pończoszkach wyglądają smukle i namiętniej. Lubię oprzeć głowę na nóżkach. Zdaje mi się, że śpię na bukietach czarnych róż. Lubię całować je, pieścić. A najbardziej lubię, gdy są bezsilne, usuwają się, uciekają od siebie. Wtedy młodzieńcy z klasy piątej nie powinni doznawać uczuć podobnych. 21 czerwca czwartek. Sam tu jestem. Okno otwarte Firanka kołysze się w różne strony Hela poszła z jakąś wizytą. Leżę na sofie, puszczając w górę dym z papierosa. Ogromna niebieska o miedzianym odbłysku chmura zbliża się na skrzydłach wiatru. Żyto rosnące niedaleko drży wszystkimi kłosami, przerażone kartofle kiwają się jak młode Żydówki. Rozkoszny wiatr. Jakaś leniwa niemoc ma mnie w swojej opiece. Niemoc ta podobna jest do chmury, jaka się zbliża. Jak chmurę niosą ją tajemnicze wichry niewidzialne najbystrzejszemu oku jak w chmurze migoce w duszy mojej co chwila piorun namiętności i rozlega się pomruk gromu przesuwają ciemne piekielne posępne grube potworne obrazy z których ani sobie zdać sprawy ani ich wytłumaczyć ani odrzucić nie może chore serce kiedyż nareszcie wyprostują się wyłamane skrzydła Kiedyż nareszcie wylecę z tej przeklętej ziemi zajrzeć w oczy wiecznemu słońcu? Pieszczoty nieustające, z każdym dniem stwierdzające, że tam się zaczyna miłość, gdzie kończy się skromność i wstydliwość. Pąsowa halka, płytkie jak moja filozofia pantofelki, niebieskie czy zielonkowate pończoszki. Piersi pozbawione gorsetu, a osłonięte czymś, co łatwowierni gotowi nazwać koszulką. Białe ramiona, półowalne, spadające półkolem jak na starych posągach greckich, pełne, gotowe drżeć i zamykać się trwożliwie za lada szelestem. I ta linia talii i bioder, ta linia tajemnicza, co jak szpagat przywiązuje wszystkie postronne myśli. Oto. Na co choruje. Głupcy tylko widzą w nagościach odrodzenia drastyczność. Ciało kobiece jest nie już pięknością, ale szczytem artyzmu. Opisać je, czy namalować, znaczy wedrzeć się na niedostępną ararat. 24 czerwca niedziela. Potrząsaj mocno błazeńską czapką, zagłuszaj szepty i szmery rozpaczliwe, ze śmiechem, z pustym śmiechem, powtarzanym stare jak świat, głupio, tragiczne. Ach, umrzeć. Jestże w tym sens, młody, pełen nadziei, sił. O tak, mam minę prowincjonalnego aktora. Mówmy o czym innym. O pani Helenie? Nie, przyjacielu, to za tragiczne na tak piękny wieczór. Zresztą pani Helena spaceruje obecnie z panem B, starym emerytem w publicznym parku. Czy sądzisz, że przełożyłaby twoje towarzystwo nad towarzystwo jego? Nie. On bowiem powie jej z tysiąc razy, że jest ładną, a ty nie mówisz tego. Kobiety lubują się w ładnych wyrazach, splatanych nad ich czołem. Wieniec taki przyjmują od wszystkich, nawet od emerytów. To sprawia im przyjemność, podobną do zapachu. Zostawmy je w spokoju. Oto pisze ksiądz Antoni w odpowiedzi na list mój. Ze Stefanem źle będzie, jeśli pani Helena nie wywrze na nim wpływu. Kapłan ten ma tu na myśli wpływ dodatni, o ujemnych nic nie wie. Przebaczam mu z wysokości nieszczęść, na jakie nie wdziera się Ewangelia. Zjadłszy kolację, apostoł taki nie wie, co znaczy ogryzać na obiad, śniadanie i kolację paznokcie. Nie wie, co znaczy bezsilnie unosić się w przepaściach, konać z rozpaczy, że życie ucieka, a nie ma środków przedłużenia go na nieśmiertelność. Ach, dosyć. Mówmy o teatrze. Wczoraj towarzyszyłem paniom na teatr amatorski. Lubię gwarną salę kieleckiego teatru, gdzie wszyscy się znają, wszyscy kłaniają. Jedni o drugich mają dokładne informacje, jedni o drugich wiedzą, kiedy mianowicie pierwsi lub drudzy chorują na niestrawność. Ukryty w cieniu loży, patrzałem na te sale, ale innymi oczyma. Patrzałem przez te powiększające szkła, jakie stanowi kontur główki pani Heleny. Zdaje mi się, że od, od naleci jakaś siła i wydrze mi ją z przed oczu i z serca, i wściekłymi oczami śledzę ruchy jej głowy, a krew bije mi w skroniach, jakby czaszkę miała rozbić na części. Czy to zazdrość? Nie. Nadmierna, okrutna, pozbawiona nadziei, pozbawiona szczęścia, miłość. Z jakąż radością rozbiłbym ołby łby spektatorów lornetki zwrócone na nią. Ach, wbiłbym jej w oczy aż do głębokości mózgu. Zszedłem do krzeseł, aby stamtąd na nią popatrzeć. Zdawało mi się, że cała sala patrzy na mnie, wytyka mnie oczami, szepce do ucha, to ona go tak opętała. Nie chodźcie, panowie, do teatru z kobietami, które bez nadziei kochacie – 26 czerwca, wtorek. Zakochać się nie znaczy kochać. Można kochać się do szaleństwa, nienawidząc. Tylko, jeżeli się poczyna nienawidzić w jesieni miłości, to niedobrze. 27 czerwca, środa. Wczoraj i dziś Helunia uszczęśliwiała mię sobą. Poetycznie powiedziane Uszczęśliwiała Zostajemy sami Okna pozasłaniane od słońca W pokojach jest nie to gorąco Lecz przedsmak Zapach upału W tym pół zmroku niebezpiecznym Widzę ją ciągle Czasami z obnażonymi ramionami Dostrzegam Tajemnic toaletowych Jasnozielonych pończoszek Pantofelków Pąsowej halki Kusząco haftowanych kaftaników Nieraz zastaję ją rozebraną już w łóżku, wtedy, siedząc obok na fotelu, przyglądam się czarnej główce, tyle uroczej na świeżym tle poduszek, ramion i nocnej bielizny. Marzę. Gdy zostajemy sami, serca biją, pulsuje krew. Któż wtedy odpowiada za siebie? Diabli stworzyli piękność, gorąco, półzmroki, pocałunki, pieszczoty, potem wołają – ach, ty nieuczciwy, to mężatka. 28 czerwca, czwartek, 1888 rok. Miłość nasza jest miłością męża i żony. Nie jesteśmy kochankiem i kochanką. Złożyło się na to wiele rzeczy. Usposobienie i nawyknienia Heli, ciągłe oddalenia ode mnie, zresztą ta nieprzerwalność miłości, jaka połączyła nas niby ślubem. Zwolna zaciera się w umyśle Heleny różnica między mną i panem Leonem. Mógłbym go w życiu jej zupełnie zastąpić. Znowu tu jej charakter główną gra rolę. Poszaleć, narobić głupstw, raz w życiu złamać łańcuszki małżeńskie, a potem... Długo pamiętać. Hela nie potrafi. Zabiłyby ją skrupuły, skrupuliki, pozory, drobiazgi. Za to odda ci się, podda twej woli, nawet marzeniu, ale tak jak mężowi przywykła. Droga, moja hela. Gdy budzę się z radosnego snu pojenia, podnoszę z jej czarujących ramion. Przesuwa się myśl, jesteś nareszcie moją, nie jego żoną. Pierwszy lipca, niedziela. Wesołe życie. Dużo by o nim mówić z uśmiechem na ustach. Piękne panie, jedzenie kotletów, spacery, wizyty, odwiedziny, literatura. Trzeci lipca wtorek. Kończy się dziennik. Co się wraz z nim kończy? Co się ma zacząć? Straszne, nie do życie gra jak rozbestwiony organ. Nędza, dobiegłszy do kulminacyjnego punktu, stanęła w milczeniu jak zwierzę, gotowe zadławić mnie co chwila. Gorzkie moje życie. Ach, jak gorzkie. Piąty lipca, czwartek. Nie piszę zupełnie. Dusza zleniwiała, serce zdenerwowane, myśli przykute do jednego przedmiotu. W ciągu paru ostatnich dni odbywał się ślub i wesele panny Teklika. Uroczystości te sprowadziły z Siedlec, Lublina, Miechowa i innych grodów wiele panien. Jadwiga M., Stefania Z., Kornelienka, Celina Z. i inne… Część tego grona mieszka u nas, nocuje, ubiera się, gada, gestykuluje, krzyczy i wydziela w woń perfum, jako pogromce panieńskiego siarkowodoru. Kładzie i rozrzuca pantofelki, białe, czarne, pozłociste, pończoszki, żółte, różowe, suknie, parasolki, kasetki, spódniczki, szczoteczki, wachlarze, majteczki, no słowem cały kram tych istot dwunożnych, tych... Marnych istotek niewartych wspomnienia, a jednak ciekawych, zaciekawiających, sprawiających kurcze w kręgach mózgu. Ja pomimo zaprosin i nalegań nie byłem na weselu, gdyż mój mundur nie nadaje się do wesela. Ach, chyba do trumny. Natomiast onegdaj byłem u państwa ŻET, gdzie spotkałem raz pierwszy śliczną doktorową L. Ma Duże niebieskie oczy, nieruchome, leniwe, jakby zamagnetyzowane. Wydaje się, że przed tymi oczami unosi się obłok błękitu, rozciągający się aż na powieki. Śpiewała mocnym, pełnym uczucia głosem konopnickiej na fujarce. Grała, a ja przyglądałem się Heli. Ach. Jak lubię podsłuchiwać rozmowę Heleny z kimkolwiek prowadzoną i męczyć się, drapać, kaleczyć zazdrością. Lubię skądś z trzeciego pokoju patrzeć na nią i czasami mieć minutę radości, gdy mnie w gronie, w tłumie mężczyzn odnajdą łaskawe oczy. Czytałem hajnego. Pana Wołodyjowskiego i romans Dostojewskiego pod tytułem Bracia Karamazowy. Nie mam czasu na recenzowanie tych wspaniałych rzeczy. Zmęczył mnie Dostojewski. To piekło przez całą długość, którego wlecze cię autor, ukazując najpodlejsze, najnikczemniejsze zjawiska. Wszystkie wrzody ludzkości, gnój i rany, zbiera w gromadę i każe ci gorzko płakać. To nie powieść, to ciężkie roboty. Katorga. Jakże łaskawym jest Sienkiewicz, że ratuje nas z objęć dostojewskiego. Oto on w ostatnim wierszu Wołodyjowskiego. Na tym się kończy ten szereg książek pisany w niemałym trudzie w ciągu długich lat dla pokrzepienia serc. Jakże mu wdzięczny za trzy ostatnie wyrazy. Kiedyś pytała mi się Hela, za co ją kocham. Po ziemi goniemy marę. Jaką każdy nosi we własnym sercu, i dopiero, gdy stamtąd ucieknie, poznajemy, że to był obłęd. 8 lipca, niedziela. Jutro o czwartej rano Hela wyjeżdża do biały. Skończyło się wszystko. Bezpowrotnie skończyło się i na zawsze nie spotkamy się nigdy. Pisać o strasznym smutku znaczy wydawać tę ciężką chorobę duszy na marną rozkosz ludziom. Gdybyśmy się rozchodzili, jak nieprzyjaciele, byłoby lżej może. A tak, gdy mi oddaje całą duszę i ciało, gdy jest posłuszną mojemu smutkowi, jakże mi straszno myśleć, że znika na zawsze. Miesiąc ten minął jak dobry sen w noc wiosenną. Zaczyna się znowu parszywe życie, i nieobecność heli. Jestem jak Prometeusz przykuty do skały, i sęp mi serce wyżera. Lecz niechaj się święcą te chwile, gdym Zeusowi kradł ogień z niebios. Nie, nie, nie mogę pisać. Myśli nie układają się w żadne zdania, lecz streszczają się w pojedynczych, oderwanych wyrazach. Czasami jeden taki wyraz zamyka w sobie całą moją duszę. Zresztą, po co pisać? Jakże naiwni są poeci, pisarze, psychologowie, pragnący opisać czyjeś bolesne uczucia. Mówią wyrazy i wyrazy te przypominają nam piekło naszej duszy. Onegdaj, wczoraj. Czyż warto zapisywać to dla pamięci, jak się zapisuje w notesie liczbę chustek do nosa? A czy podobno opisać, co się czuje, gdy hela dla mnie zostaje? wie, dlaczego zostaje ze mną sama, gdy nie broni się ani filozofuje, lecz otacza mnie ramionami mocno, mocno. Trzeba to jednak zapisać i pamiętać zawsze, bo to jedyne chwile szczęścia bez miary. Zresztą chwile zapomnienia o wszystkim, co tyle i tak długo, tak natrętnie i niesprawiedliwie boli. Czyż nie zdoła mnie uspokoić ani na chwilkę ta pewność, że tyle razy pieściłem ją samą, posłuszną wichrą namiętności, pieszczącą, że zamierałem z radości na tych ukochanych piersiach? Nie, tego mi mało. Duszę jej, widać, pragnę posiadać, bo czuję na myśl, że mnie opuszcza pustkę w sobie, bezsilność, próżnię. Życia by było za mało na wykochanie całego serca dla niej. Tyle lat, tyle wysileń filozoficznych, tyle rozumowań, tyle prób zapomnienia, taki ogrom przeciwności, męka, rozłączenia wiecznego, nędza, niedola, a wiecznie to samo, równie silne, równie potężne uczucie. Nie wiem, co mi jest. Czemu cierpię, lecz wiem, że cierpię i muszę cierpieć. I wiem, że nie przemija ani jedna kreska z tego, co mi naznacza ten żal i ten smutek. Wszystko się wypełni. Moja jedyna Helu. 12 lipca, czwartek ku rozwęki. Czwarty dzień, czy czwarty wiek od chwili, gdy zniknęła. Ciśnie się bałwan przypomnień rozlega się w chorym umyśle echo ubiegłych dni. Kiedyś, gdy się wytrzeźwię, pisać będę o obecnym życiu. Teraz żyję w niej jak w Bogu, więc ją tylko jedną wspominać będę. W sobotę chodziliśmy na spacer. W ogrodzie spotkaliśmy towarzystwo złożone z pani Rzet, pani M, panny Jadwigi i niedostępnego pana Chwalisława, wreszcie z doktora L, i ślicznej jego żony. Uchwalono pójść na Kadzielną, gdzie, według historyka M., miał istnieć ołtarz do składania ofiar za czasów pogańskich. Na górze pani doktorowa i Hela kazały mi wprowadzić się na skały. Wypełniałem tę misję z zaparciem się siebie i iście niezgrabnie. Na skałach orzeczono coś na karp ładnej okolicy, przyjemnego powietrza i zażądano sprowadzenia z góry. Myślałem tylko o oczętach Heli. Bardziej niebieskich, niż lasy dalekie, niż niebo zachodnie, cichych, smutnych, dobrych oczach. U stóp góry rozciąga się staw pakosz, zarośnięty wikliną i zagnojony rynsztokową wodą silnicy. Pani rzet przezwała tę gnojówkę morskim okiem, z czego w naiwny sposób śmiała się doktorowa. Nie zapomnę tego spaceru. Potem byliśmy na pogrzebie sąsiada, pana B. Nigdy w życiu nie doznałem większego wstrętu na widok zakopywania człowieka w ziemię. Spojrzeliśmy sobie w oczy z Helą. Malowała się w nich ta sama trwoga. Dlaczego? Przed trzema godzinami cicho śmialiśmy się, zakochani we wzajemnych uściskach, tonący w nich szaleni rozkoszą. W niedzielę. W ten ostatni mój dzień, mało widzieliśmy się. Chodziła z pożegnalnymi wizytami. Po południu urządziła rzeczy tak, że macocha wyszła sama. Zostaliśmy. Ach, uciekajcie ode mnie, przypomnienia nagich ramion, haftu koszulki osłaniającej tak niezgrabnie piersi. I ty, harde jej zapytanie, gdy tulisz ją w ramiona: Nie kocham cię? Pamiętam zasówkę, jaką obydwoje zawstydzeni zamykaliśmy pokój nasz. Pamiętam zasłonięte okna i ciche mruczenie mojej koteczki, gdy ten dziwny, zabijający, piekielnie piękny uśmiech, uśmiech szczęścia i pokory, smutno zadumany zakwitał na wargach i świecił w przesłoniętych oczach. Dusi mnie żal na wspomnienie tego zagięcia talii, tej linii tajemniczej, Plecionych o moją szyję, rąk, gdy leżeliśmy zmęczeni rozkoszą, uśmiechnięci ze szczęścia, pieszczący się jeszcze długo, długo, na rozstanie wieczne. Nie żałuję siebie, nie boję się występku naszego. Nie wyrzucam sobie nic, ale nie zapomnij mnie. Staliśmy się bliskimi dla siebie – bliższymi, niż Leon jest jej bliskim. Mnie bowiem mówi o nim wszystko, jemu o mnie nie powie słowa. Wstydliwość dawniejsza zamieniła się w pragnienie spełnienia moich życzeń i myśli. Ach, ileż razy pieściłem to prześliczne ciało, okryte tylko koszulką, pończoszkami i pantofelkami. Ileż razy namiętne usta nasze Szeptały sobie pragnienie pojęcia się Ileż razy ubierałem drogie nóżki w pończoszki Ile razy budziłem rozespane oczy pieszczotami Na które odpowiadały łaskawie usta Gdybym można Nie zapomnę niedzieli Teraz, gdy samo kilkadziesiąt mil od niej błąkam się te ramiona białe, te oczy i usta idą za mną i przypominają przeszłość.